Cześć, witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o szczepionczykach wulkana, które ja tak nazywam, choć prawidłowo powinienem mówić, że są to praporczykowce i dokładniej nigdy tego nie mogę wypowiedzieć. Chromasyofemion wulkanum i lokalizacja Kompina. Bodajże 2014 rok. No to można zobaczyć w pierwszym odcinku na temat tych szczepionczyków. Dzisiaj chciałbym wam pokazać młode, już przez nas wyhodowane. On tu jest jeden z nich. Nakarmię je teraz rozwilitkami, więc wypłyną wszystkie. Jest ich tu 7 obecnie, plus dorosłe. Moment, to muszę się skupić na nalewaniu tych rozwilitek. O. To są te rozwilitki z naszej hodowli. No, pokażę akwarium, jak wygląda obecnie. Ta kupa muchu, no to jest mech, który wywaliły ryby z tych lokalizacji, w których on był posadzony. No i nie walczę z tym, po prostu on sobie wędruje z prawa na lewą. Gdzieś się w końcu zakotwiczy, gdzie będzie mu pasować. Ten glonik, który pokazywałem w drugiej części inwazji krewetek, bo niestety pierwsza część, nie wiem czemu, nie idzie jej załadować na YouTube'a. Nie wiem, co oni chcą i co mi tam nie pasuje. No ale generalnie nie przechodzi weryfikacji. O, rozwilitki dane, szczepionczyki powinny zacząć pływać. O, nawet, o, przepraszam. Widać je gdzieś tutaj. O, kolejny płynie. O, tutaj jest następny. Obok niego drugi. Już mają tak około 3 cm, co po niektóre. Niektóre są mniejsze, takie 2-centymetrowe. O! Bardzo ładnie polują. Tutaj jest młody samiec. Przepiękne rybki. No i jeżeli chodzi o warunki hodowlane, to w tym akwarium mają wodę około 6,5. No i woda jest dość miękka. Około twardość wyglanowa około 3 stopni, a ogólna około 5. O, jest następny. Można zaobserwować już wśród tych młodych rybek zachowania społeczne typowe. Więc na ogół w tamtym miejscu stoi sobie samczyk zawsze, najsilniejszy spośród całej gromadki. Tych samczyków tutaj takich większych jest 3. Mam nadzieję, że te pozostałe 4 będą samiczki. Zobaczymy. Chciałbym gdzieś złapać dorosłego. O, tu jest dorosły. O. To jest dorosła samica. Przepraszam za refleksy, ale zrobię to z ręki wszystko. Właśnie przypłynęła dorosła samica. Już powoli te największe, na przykład ten samiec, zbliżają się rozmiarami do dorosłych ryb. Jak widzicie, krewetki sobie pływają, szczepionczyki ich nie atakują. Czy mamy je z głupikami ze względu na to, żeby polowały na te głupiki młode? I robią to, natomiast przy większej ilości głupików głupiki no, atakują szczepionczyki. Samice zbierają się w takie stada i podszczypują samice za płetwę ogonową. No i prześladują ją tak, ścigając ją po całym akwarium. Także można je trzymać z głupikami, ale jednak też trzeba na te głupiki samemu presję jakąś wybierać, żeby ich nie było zbyt dużo, żeby nie były zbytnio harde w akwarium. Ogólnie co do temperatury to znosi nawet i 30 stopni. Tutaj jest grzałka, ona teraz jest włączona normalnie. Ta grzałka jest ustawiona na 24 stopnie i całkiem dobrze się czują w tej temperaturze. Regularnie się rozmnażają tutaj w tych właśnie gloniszczach. A te właśnie młode tutaj, część z nich w ogóle wlęgła się tutaj w tym zbiorniku, myśmy ich nie odławiali.
Pewnego dnia zobaczyliśmy z Kubą, że pływają szczupieńczyki. No, także w akwarium bez problemu się rozmnażają. Co prawda tu jest bardzo dużo krewetek teraz, więc nie ma nowych młodych. Ponieważ krewetki swoją krecią robotę robią i zjadają mi krę. Natomiast przenosząc parę do jakiegoś takiego przytulnego zarośniętego zbiorniczka na jakieś tam powiedzmy 10-12 dni, to możemy się spodziewać, że będziemy mieli swoje szczupieńczyki bez problemu. Jeżeli chodzi o karmę, no to rybki są karmione żywym pokarmem, rozwilitkami albo wulecznikami, czy tam grindalem, czy ochotką. Zjadają też pokarm w płatkach, więc jeżeli chodzi o wyżywienie, są zupełnie bezproblemowe. Jeżeli chodzi o agresję w stosunku do innych ryb, no to dominujący samiec przepędza inne ryby z okolicy, ale to robi tylko w momencie, kiedy ma ochotę na barabara ze swoim, jedną ze swoich samiczek. Natomiast ogólnie są to bardzo spokojne ryby, lubiące właśnie gąszcz, jakieś zakamary. Tutaj właśnie okupują strefę kamieni i takich jaskiń, razem właśnie z tymi kępami glonów i innych roślin. Bo jak widać, akwarium jest w dojrzewaniu, rosną gloniszcza. Tutaj na przykład bardzo ładnie porosły roślinne glony pędzelkowe. Ja tego nie usuwam, to sobie samo kiedyś wyginie. Albo padnie roślina, albo glony padną. Tutaj też widać na tej, bodajże to jest heterantera. Widać te glony, ale ja nie obcinam liści roślinną, bo pomimo tych glonów, które mi się nie podobają, roślina może asymilować, więc jak odpowiednio podrośnie, po prostu przytnę ją razem z tymi glonami i wyrosną nowe odrosty, które będą zupełnie czyste. No, to wszystko wymaga cierpliwości. Ale zobaczcie, jakie ładne rybki udało mi się wyhodować. Bardzo chciałem tego dokonać, kiedy przyszły w paczce. No i proszę. Całkiem miłe towarzystwo. Polecam każdemu. Proporczykowce, prawidłowo mówiąc. Ja na wszystkie killifishe filisz mówię szczupieńczyki, więc dla mnie to szczupieńczyki wulkany, a są to tak naprawdę proporczykowce wulkany Chromacy ophemion, o ile dobrze mówię, wulkanum compina. Pozdrawiam, cześć.